No dobra. Bez korektora pierwsze wejście, znaczy drugie wejście, prosto na końcówkę, tylko ten korektor. Potencjometr jeszcze do czyszczenia. Bo coś jest mi bardzo. Kurde, to już to mocy brakuje w niej. Nie wiem, co tu jest grane. 8 ohmów, kolumna. Dobra. Przerzućmy sobie teraz tutaj. Na te wejście. Tak mam wejście. No max. Jakieś dziwne takie. Dobra, ta muzyka taka bez praw autorskich, to wiecie jaka to muzyka, także... Nie gra to. Dobra, jeszcze raz bezpośrednio na ten kanał. Powiem tak, ona ledwo rusza 300 STX-a głośniki. Ledwo drgają. To nie jest to, co kurczę kiedyś na Eltronach, to, albo ta skuteczność tych głośników jest taka badziewna. Kiedyś na Eltronach to kurde przecież to roznosiło chałupę. A tu ani pod mikrofonowym, ani pod liniowym. Nie wiem. No i jest doprowadzona praktycznie do oryginału. Może ten kurczę limiter był włączony, czy co? Jeszcze raz. Może za słaby po prostu ten. Za słabe. Czekajcie.
za słaby poziom, ale nie no kurde, z telefonu to niemożliwe. Zobaczmy. Przynajmniej muzyka bez sprawy. Sopranami na pieprza basu nie ma. Suma działa. Basie Harkoli. Sprawdźmy napięcia, bo coś mi tu się nie widzi, kurde. To nie tak powinno pracować. Czterdzieści jeden. Na trampie. 6. Trochę dużo. No niemożliwe, bo przełączę na liniowy bez tego podbicia. Kurde. O już, dzień dobry, znowu potencjalny. Dane go wymienimy. Teraz będę musiał robić potencjometr jeden. Jeszcze zobaczymy inną rzecz. Mamy tyle jest napięcie. Tak, lipa panie, nie ma sensu jej dalej rzeźbić, nie ma sensu nic z tym z tego robić. Czas najwyższy kurde zrobić jakiś taki normalny power mixer, bo by mi się przydał jakiś taki mały mikserek na, no jakiś mały taki mikserek, nie? Taki ze wzmacniaczem właśnie mały, ale to już nie będzie to, to zostaje tak jak jest. Zrobimy z tego jeszcze do tego budowę. Myślałem, że to lepiej zagra. Coś jest jeszcze na diabło, ale jeszcze nie wiem co. Mi się zdaje, że... Nie no, niemożliwe, no końcówka pracuje. Jeszcze możemy podpiąć telefon bezpośrednio pod końcówkę mocy i wtedy zobaczyć bez tych preampów. Może któreś te preampy krzaczą. Zaraz to zrobimy, słuchajcie. Tylko teraz tak, co ja będę musiał... będę musiał tutaj dopiąć sondę jakąś. Znaczy ten kawałek cincza z kabelkiem. Okej. Okay. Mam
kawałek cincza z kabelkiem. Słuchajcie, odepniemy te preampy wszystkie. Można. Nie, no to jest niemożliwością. Zobaczymy, czy ta końcówka mocy, sama końcówka mocy, bo być może, że to faktycznie jest pod jakieś gitary. Nie wiem. Bo to jest pod gitary wzmacniacz. Ale to nawet gitara mi nie zagrała, kurde, takiej przemy. A może kiedyś takie właśnie były, słuchajcie, takie wzmacniacze i no takich, które się grały. No końcówka mocy przecież przy pomiarze wyszła ok. Więc... Zobaczymy, jak bezpośrednio końcówka mocy zagra bez preampów. Dobra, prawy kanał najpierw. Dobra, ściszmy telefon, bo to ryknąć może. Zasilanie. O, mi to się zaświeci. Tak! Kurde, całkiem inaczej jest, słuchajcie, sama końcówka mocy. Czyli impedancja nie pasuje całkowicie. Przewinimy to. Już, moment.